Dzieci nie chcą dzielić się zabawką. Wystarczy! Wychodzę teraz i zabieram ze sobą tę zabawkę. A moi kochani, uważajcie na siebie i słuchajcie niani. Świetnie, że jesteś. Chodź poznać moje dzieci. Cześć, dzieci, jestem waszą nową nianią. Będzie się tobą opiekować, więc bądź grzeczny. Miło mi was poznać, dzieciaki. Nie martw się, zajmę się nimi. Gdzie są dzieci? O nie, do kuchni. Właśnie sprzątam. O rany, jaka słodka dziewczynka. A czy ty też nie jesteś pracowity? Co? Czy myjesz telefon? Gdzie jest mój... To mój telefon! O mój Boże, jest przemoczony! Mam złe i dobre dziecko! O nie! Potwór idzie po dziewczynkę! Niania jest tutaj! Co się dzieje? Pod moim łóżkiem jest potwór! Sprawdzę dla pewności. To tylko twój brat. Przestań straszyć swoją siostrę, młody człowieku. Wracaj do swojego pokoju. Co za imprezowicz. Kupiłam ci te słodkie, miękkie lampy. Jest taka miękka. Myślę, że to mnie uspokaja. Ja też uwielbiam squishies. Rozłożę je wszędzie w twoim pokoju. Teraz możesz zasnąć z armią chroniących cię squishies. Poczytam ci też bajkę na dobranoc. Co to za hałas? Wydaje mi się, że dochodzi spod mojego łóżka. A jeśli to potwór? Co się dzieje w jego pokoju? Coś jest nie tak. Muszę tam wejść. Obudziłeś się? Czy ten potwór bawi się ze złym dzieckiem? Czego chcesz? Ups, przepraszam. Czas na przekąskę. Te żylki do oczu są najlepsze. Sprawdź to. To nie jest zdrowa żywność. Koniec z żelkami dla ciebie. Zamiast tego powinieneś jeść brokuły. Uwielbiam brokuły. Nie, dzięki. Ale musisz być zdrowy. Nie. Myślę, że mój niedźwiedź chce go zjeść. Nie. Spójrz, jaki bałagan robisz na niedźwiedziu. Wszędzie się rozlewa. Pozwól, że go wytrę. Przestań i daj mi to. Wsypię warzywa do miski, żeby nie mógł ich rozlać. A teraz... Jedz. Nie. O, dlaczego to się nie rozlewa? Teraz otwórz. Powiedziałam, otwórz. Skończyłam z jedzeniem. Nianiu, ja pozmywam naczynia. Bardzo dobrze, zasługujesz na galaretkę jako nagrodę. To takie słodkie. Powiedziałam, otwórz usta. Chwileczkę. Galaretka i warzywa? Mam pomysł. Zaraz wracam. Co? Włożę ten kalafior do słoika. Następnie dodam sos galaretkowy. Na koniec umieszczę na nim etykietę. To wygląda jak mózg w słoiku, prawda? Zamiast tego możesz zjeść to. Czy to są mózgi? Muszę spróbować. To jest niesamowite. Będę delektować się każdym kęsem. Wiedziałam, że to sprytna sztuczka. O nie, stopy złego dziecka plamią pościel. Skocz, skocz, skocz! Tymczasem dobry dzieciak ma dzień spa. Niania przyjechała. Co takiego? Spójrz na łóżko. Natychmiast zejdź z tego łóżka. Ja nie chcę. Chodź tu. Przestań biegać. Zostawiasz plamy brudu na całej podłodze. Uważaj. Mam go. Tak. Teraz podejdź tutaj, a my umyjemy ci stopy. Nie, spa jest zbyt dziewczęce. Włóż stopę do umywalki. Ojej, będziemy musieli zmienić tę umywalkę. Twoje stopy sprawiły, że woda była jak bagno. Nie użyję tego ponownie. Spadam stąd. Dobra, idź, ale nie brudź się więcej. O nie, przykro mi z powodu twojej umywalki. Zastąpimy ją tymi butami. Wow! Fantazyjne, prawda? Zanurzmy na chwilę stopy w sprajcie. Dobra, czas minął.
Wow, takie czyste i błyszczące. Spójrz na nasze słodkie rybki. Hej, co ty robisz? Gdzie zabierasz ryby? Zabieram ich na wycieczkę. Uratowana przez but. Prawie wpadła do toalety. W porządku, rybko, nic ci nie grozi. Dobrze, że niania tu jest. Dobra, odłóżmy tę rybkę z powrotem do jej przyjaciela. Dzięki, nianiu. Niania i dzieci są w parku. Właśnie delektuję się moim lizakiem. To jest nudne, co? Spójrz na jego owłosione pachy. Mam plan. Hej! Słyszałem, że lizaków można używać do woskowania pach, więc chcę spróbować. To chyba znaczy, że działa. Oto twój lizak. Teraz to takie obrzydliwe. Niech pomyślę. Powinnyśmy to wyrzucić. Mam tu jeszcze jednego lizaka. W zestawie znajduje się również pistolet na lizaki. Wystarczy go włożyć. Co? Miłego oglądania. Wow, to jest super. A co ze mną? Problem rozwiązany. To urodziny małej dziewczynki. Czekaj, nie możesz tego jeszcze zjeść. Muszę go jeszcze zapalić, żeby twoja siostra mogła wypowiedzieć życzenie i zmuchnąć świeczki. Dalej. Życzenie? To trwa tak długo. Zrobię to. Gotowe. Zjedzmy teraz ciasto. Chciałam je zdmuchnąć. Niech twoja siostra to zrobi. Spróbujmy jeszcze raz. Dobrze, pomyśl życzenie. Trochę to trwa, więc przedmucham je jeszcze raz. Stój! Co jest? Nie jesteś zabawna. A ty jesteś bardzo niegrzecznym dzieckiem. Zachowuj się, dobrze? Mam pomysł. Użyję suszarki do włosów, aby nadmuchać ciasto. O nie, przydałby mi się talerz na babeczki. W samą porę zakryłam suszarkę do włosów. Ale z ciebie imprezowicz! Daj mi tę suszarkę do włosów i nie ruszaj się z miejsca. Tego sobie życzę. Nie mogę myśleć. Aha, dmuchawa do liści. To za dużo. Lepiej to odłączę. Uf, potem dodam osłonę gniazdka, żeby nie mógł go z powrotem podłączyć. Wróciłam. Czy spełniła już swoje życzenie? Znam swoje życzenie! Jej! Nareszcie! Już myślałam, że się tu zestarzejemy. Poczęstuj się ciastem. Dzięki chyba. W końcu ta impreza to świetna zabawa. Zjedzmy jabłko. Boli mnie ząb. No cóż. Wypadł ci ząb. Niech pomyślę. O nie. Musisz umyć zęby. Nie chcę. Co powinniśmy zrobić? Pies? Dobra, to mi podsunęło pomysł. Użyjemy tej nakładki na psi tyłek, aby wycisnąć pastę do zębów. Spójrz na to, pies robi kupę na pastę do zębów. To takie zabawne. Dobra, teraz umyję zęby. Ohyda. Wszystko gotowe. Niania jest takim geniuszem. Dobra robota. Grzeczne dziecko samo sprząta swoją część pokoju. Dziękuję za bycie niezależną dziewczynką. W międzyczasie przestrzeń tego złego dziecka jest w takim bałaganie. Mam wielkiego smarka. Wytrę to w prześcieradło. Czy możesz być jeszcze bardziej obrzydliwy? Wstań i posprzątaj swój pokój. Nie, nie chcę. Głupia miotła. Nie ma miotły, nie ma sprzątania. Weź to. Hej! Będę jadł chipsy, kiedy tylko zechcę i zrobię bałagan na podłodze. Przyprawiasz mnie o ból głowy. O nie! Tym razem muszę pomóc niani. Przyniosę miotłę i moją zabawkową ciężarówkę. Umieszczę miotłę z przodu ciężarówki i pozwolę Barbie jeździć na górze. Teraz możesz zamiatać podłogę za pomocą pilota. Mogę się przy tym dobrze bawić. Dobra robota, Barbie. Co z bałaganem na prześcieradłach?
Zaraz wracam. Chcesz gigantycznego smarka? To właściwie tylko śluz, więc mogę zebrać bałagan na przecieradle. Okruchy przykleją się do śluzu. Mam cały brud. Łatwizna. Wreszcie zniknął bałagan z jego prześcieradła. Ale nadal muszę wymienić pościel. Odwaliliśmy kawał dobrej roboty. Jesteśmy zespołem. A ty lepiej zacznij odkurzać swoje półki. Nieważne. O, co zły dzieciak planuje zrobić swojej siostrze? Twoje słuchawki bardzo potrzebują strzeżenia. Moja muzyka zniknęła. Wystarczy. Niania jest tutaj, aby uratować dzień. Koniec z ostrymi narzędziami, młody człowieku. Nie denerwuj się. Mam dla ciebie nowe słuchawki AirPods etui Nutella. To jest słodkie. Ładne, prawda? Teraz ty, młody człowieku. Zamiast tego ostrzyż tę zabawkę. Dobra, spróbuję. Wow, ta zabawa jest taka satysfakcjonująca. Jestem taką dobrą nianią. Dzieci, chodźcie tu i zjedzcie jabłko. Ha? Spójrz na swoje brudne ręce. Przestań. Co? Przyjrzyjmy się im bliżej. Zobacz, na twoich rękach pełzają zarazki. Nie dotykaj jedzenia, dopóki nie umyjesz rąk mydłem. Nienawidzę mydła. Zaraz wracam. W ten sposób myję się ręce mydłem. To takie proste. Mam czyste ręce. Nie chcę myć rąk. Pączki, chcę jednego. Ale moje brudne ręce... Nie w porządku. Pączku, w końcu będziesz mój. O, upuściłem go. Czy mąż nadaje się do jedzenia? Boli mnie brzuch. Co się stało? Jadłeś brudnymi rękami? Teraz prawdopodobnie jesteś chory. Co zrobić? Mydło do stóp Johnsona? Mam pomysł. Zadzwonię do nich. Chciałabym złożyć zamówienie. Otrzymałam paczkę. Tada! Mydło do stóp? Ale super! Wreszcie problem rozwiązany. Czyszczenie nim rąk jest przyjemniejsze. Gotowe! Moje ręce są nieskazitelnie czyste. Od teraz obowiązują nas nowe zasady. Spójrz na tablicę. O nie! Widzę, że mamy już przestępców. Myślę, że potrzebujesz prysznica, aby pozbyć się tego całego koloru włosów. Ups, przepraszam. Nie podoba mi się moja nowa fryzura. Żadnych farbowanych włosów. Jak długie są twoje włosy? Cyk, cyk. Wygląda na to, że musimy je obciąć. Nie jesteś rozpunką, nie potrzebujesz takich długich włosów. Moje włosy! Mam krótkie, naturalne włosy. Co zamierzasz obciąć? Nie wyglądam fajnie bez łańcuchów. Żadnych akcesoriów. I ty, popularna dziewczyno. O nie! Najpierw sprawdzimy paznokcie. Przekroczyły limit. A teraz bierzmy się za cięcie. To było satysfakcjonujące. Żadnych długich paznokci. Chodź tutaj. Tak, pani nauczycielko. Makijaż jest zabroniony. Makijaż jest tak gęsty, że przeniósł się na papier. 8 minus 4 to 5, prawda? Próbujesz sprawdzić moją cierpliwość? Źle. Co? Biedny kujon. Myślałem, że jesteś mądra. Ty. Podejdź do przodu i napisz poprawną odpowiedź. Niech pomyślę. Za wolno. To jest 1. Nawet jeszcze nie zaczęłam. 8 minus 4 to 4. Dobra robota, Aiden. W takim razie dokończ resztę problemów. Czas zaczyna się teraz. Lepiej zacznij liczyć. Czy Aiden skończy to na czas? O nie, ta klepsydra porusza się zbyt szybko. Już prawie. Stop! Czas minął. O nie. Dostajesz dużą 1. O nie.
kto może odpowiedzieć na to zadanie matematyczne? Ci dwoje z tyłu są zajęci, więc nie zostaną wezwani. Zobaczmy, a ze sobą Aiden? Kurczę, dlaczego ja? Czy 1 + 3 to też 3? Prawie. Wiedziałem, że to było źle. Spójrz na moje palce. Ile ich jest? 4! Zgadza się. Możesz wybrać 2 tajemnicze nagrody. Wow! Zielony przycisk i żółty przycisk. Mam cukierki! Co? Jest nagroda? Teraz wszyscy chcą recytować. Nie należy garbić się na biurku podczas pisania. Jak to naprawić? Wiem. Użyj tego jako przewodnika. Nieźle. To jest zbyt łatwe. Wszyscy mają się dobrze. Co? Teraz moja kolej. Wynocha. Zło powróciło. Widzę, że został jeden uczeń bez przewodnika. Dlaczego jestem pod pręgierzem? Nie mogę pisać. Zakończone. Czas na przekąski. Zatkajcie na mnie. To jest takie ciężkie. Nikt nie patrzy. Mogę po prostu wsadzić gumę pod biurko. O, nie, nie. Powinieneś wyrzucić to do kosza na śmieci. Dobra robota. Mam gumę tabl. Podejdźcie bliżej. Wszyscy możemy się dzielić. Wow, to jest pyszne. Mniam. Ja też. Świetne. To zrobi największą bańkę. Ja będę pierwsza. Niom, niom. O, już jest. Potrafię skręcić gumę w spirale. Niesamowite. Jestem zmęczony tą gumą. Powinienem po prostu schować ją pod biurkiem i się jej pozbyć. Wiedziałam to. Zeskrob tę gumę albo zdrapię ci język. Mam to. Ale chcę, żebyś zdobył je wszystkie. Co? Dobra, zrobię to teraz. Ojej, biedny Aiden. Jest tam tyle gumy, że zamieniły się w gigantyczną kulę gumy. Teraz zjedz to. Chce pani, żebym zjadł tę ohydną gumę? Nie. Nie mogę na to patrzeć. Chyba się pożygam. Wynośmy się stąd. Mam własną gumę i wsadzę ją w podbiórko. Nie wiedzą, że te wszystkie dzieła były moje. Długie kolejki do toalety są najgorsze. Muszę siku. Kto tam jest? Dlaczego ci uczniowie nie mogą poczekać? Muszę się skoncentrować. Wyjdź! Niezła książka. Co? Wszyscy zaczynają się niecierpliwić. Minęła prawie godzina, a zła nauczycielka wciąż jest w łazience. Muszę się naprawdę skoncentrować. Potrzebuję toalety, proszę. Co to za zamieszanie? Nieważne. Idę pierwszy. Zła nauczycielka zatkała toaletę. Dobra, dzieciaki, z drogi. Zastanawiam się, co się z nimi dzieje. O, jest katastrofa. Dobra, tym razem wracam z ochroną. Wyczyśćmy tę toaletę. Muszę wylać te wszystkie różne rzeczy do toalety. Ten rodzaj bałaganu wymaga wielu mieszanek. A teraz spłuczmy to. To będzie niezła eksplozja. Czy to już koniec? Sprawdźmy to. Wow! W tej toalecie można urządzić imprezę. Hej, co ty wyprawiasz? Potrzebuję prywatności. Jakie są najnowsze plotki? Co? Konfiskuję to. Żadnych telefonów. A teraz wypluj to. Wiem, że masz w ustach ściągawkę. Obrzydliwe. Hej, nerdzie. Ty pierwszy. Czuję to. Telefon. Jest coś jeszcze. Aha. Pokaż mi swoje ręce. A tam jest ściągawka ukryta w swetrze. Jak długie to jest. Wystarczy. Teraz moja kolej. Jestem gotów oddać swój telefon. Dobry uczeń. Ręce do góry. Wow, wow. O, kurka.
Wiedziała, że napisałem ściągawkę na rękach. Proszę, jestem niewinny. Będziemy musieli to zmyć. Ouch, to boli. Kto przynosi piłkę na test? Oczywiście ten, kto chce oszukiwać. Nie, nie, nie. Udawałem, że złamałem rękę, żeby móc ukryć telefon w gipsie. Czekaj, co się dzieje z obsadą? Złamałem rękę. Czyżby? Tylko szybko zadzwonię. I dlaczego w gipsie jest dzwonek? Jesteś udupiony. Wiedziałam. Daj mi ten gips. Może naprawdę złamiemy ci rękę? Albo zepsuję ci telefon. Proszę. Teraz przejdź dalej i rozpocznij test. Spójrz na to. Ha? Czy chcesz wziąć udział w bardzo łatwym teście, czy w średnim teście? Oczywiście każdy wybierze super łatwy test. Rozdam teraz kartki. Nie znam odpowiedzi. Mała pomoc nie zaszkodzi. Dziękuję, pani nauczycielko, jesteś niesamowita. Prześlę odpowiedzi do Daniela. Fajnie. Zamierzam zdać ten test. Zerknę na kartkę kujonki. Hej, żadnego oszukiwania. Nieważne, nie potrzebuję twojej pomocy. Powinnam wziąć sprawy w swoje ręce. Przesunę jej biurko tuż obok biurka Wiktorii, żeby mogła skopiować odpowiedzi. Cześć, koleżanko, kontynuujmy test. Książę rzucił się na ratunek księżniczce z pocałunkiem prawdziwej miłości. Idę na budzie. Czy mój uczeń śpi? Hej, cicho. Nie budź go, niech odpocznie. Tam. Będzie spał lepiej z poduszką i kocykiem. Wygląda na to, że możemy spać w klasie. Słodkich snów. Zaraz wracam. Gdzie idzie nauczycielka? He? Lampka nocna? Okej, też pójdę spać. Wielki zły potwór zjadł księżniczkę. Piszę tak szybko, jak tylko potrafię. Jestem dobrą uczennicą. Jestem śpiący. Już nawet nie wiem, co piszę. To czytanie staje się nudne. Przy okazji powinnam ogolić nogi. Najpierw muszę założyć piankę. I wtedy książę rozprawił się z potworem. Cóż, to jeden ze sposobów na wielozadaniowość. Czy ten chłopak śpi w mojej klasie? Powinnam go ukarać. Obudź się! Dosyć tego. Wygląda na to, że śpiąca królewna chce małego psikusa. Trochę pianki na dłoń. Potem połaskoczę cię piórkiem po twarzy. Gili, gili, gili. Hej! Co? To takie żenujące. Teraz wszyscy się ze mnie śmieją. Sprawdźmy dokumenty testowe. Muszę to wszystko sprawdzać. Nienawidzę tej pracy. Wiem, wystawię ocenę na podstawie rzutu kostką. Tylko jedna szóstka, a reszta to jedynki? Ups, wylądował na jedynce. Uwielbiam to. Ten uczeń dostaje jedynkę. Wiesz co, po prostu damy wszystkim jedynki. Mimo wszystko kocham tę pracę. Tym razem wylądował na szóstce? Nie, cofnijmy to do jedynki. No dobrze, trzeba sprawdzić testy. Wow, ten uczeń zrobił wszystko dobrze. To będzie 6+. Uch, mam ogromną stertę testów do sprawdzenia. To mnie zmęczy. O rany, dostaję 6. Ale Wiktoria jest bardzo słodka. Po prostu zmienię to na 6-. Następny. Szkoda, że to kolejna jedynka, ale Aiden jest naprawdę pracowity. Dobra, to też będzie 6-. A teraz ten referat. Daniel jest bardzo czarujący. Powinnam dać mu 6. Myślę, że wszyscy moi uczniowie zasługują na 6. Mam szansę zjeść moje cukierki. Mam całą butelkę. Takie dobre.
Dlaczego jeszcze nie śpisz? O mój Boże, twoje zęby są takie brudne. Koniec z cukierkami, młoda damo. Czas umyć zęby. Ja nie chcę! Proszę, umyj zęby. Hej, ja się tym zajmę. Potrzebuję pomocy. Co robi Wednesday? Ojej, Rąsia ma usta. Wyrwijmy ci ząb. Zepsuty ząb zamienił się w potwora. Muszę rozciąć ten ząb. Nożem. Muszę uczynić to tak przerażającym, jak to tylko możliwe, żeby mała dziewczynka to zobaczyła. Spójrz na całą infekcję w środku. Tak się dzieje, gdy nie myjesz zębów. Nie, myję zęby. Nie chcę mieć zęba potwora. Wow, nie mogę uwierzyć, że twoja sztuczka zadziałała. Hej, obudź się. O nie, dziewczynka zwlokła się z łóżka w szoku. Auć, zadrapałam sobie kolano. Pomóż mi, doktorze. Już idę. Co się stało? Mam ranę. Ojej, musimy to natychmiast wyleczyć. Co powinniśmy zrobić? Już wiem. Strzyknę maść na patyczki do uszu. Ściśnij drugą stronę i pozwól, aby cała maść zebrała się na jednym końcu końcówki patyczka do uszu. Nałóż go delikatnie na ranę i zakończ to szczęśliwym bandażem. To zdecydowanie wywołało uśmiech na mojej twarzy. Dzięki, doktor Barbie! Porady dotyczące torturowania? Zwykła lektura Wednesday na niedzielę. Przestań kaszleć. Wystarczy. Osiągnęłaś limit mojej cierpliwości. Podaj mi swoją lalkę, żebym mogła ją ukarać. Czekaj, mam lepszy pomysł. Zacznijmy od zgolenia jej włosów. Biedna Barbie. Nie, nie jej piękne włosy! To nie jest metamorfoza włosów, której oczekiwała. Moje włosy! Tym razem potrzebuję całej jej głowy. Co za satysfakcjonujący pop. Wypełnię jej głowę liśćmi herbaty. Przestań kaszleć. Zanurzę Barbie w wodzie jak torebkę herbaty. Następnie potrząsnę nią jak solniczką, aby okruchy herbaty wydostały się na zewnątrz. Mieszaj, 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 aż woda stanie się brązowa. Napij się gorącej herbaty na kaszel. Nie podoba mi się ten zapach. O. I ostatnia deska ratunku, aby przestać kaszleć. Zakleję ci usta. Ach, jak spokojnie. Co tu się dzieje? Dlaczego na jej ustach jest taśma? To nie wyleczy jej kaszlu. Dlaczego sama tak nie zrobisz? Potrzebuję syropu na kaszel. Ten jest o smaku pomarańczowym. Proszę. Nie lubię leków. Co? Co robić? Wiem. Ukryję lekarstwo w puszce po napoju gazowanym. Dodam nawet słomkę, aby było naprawdę przekonujące. Zamiast tego weź ten pyszny napój gazowany. Nie wierzę, piję prosto z butelki z lekarstwem. Widzisz, mój sposób zadziałał lepiej niż twój. Niech ci będzie. Wygram to wyzwanie siłowania się na rękę. Daj spokój. Przegrałam. Hej, złamałeś mi paznokieć! Pomocy! Co się dzieje? O nie! Złamała paznokieć! To wina Rąsi! Nie! To nie ma znaczenia. Ja też mam połamane paznokcie, nie jesteś wyjątkowa. Do ich stylizacji użyłam nożyc ogrodowych. Nie! Podaj mi rękę! Przerażasz mnie! Hej, co ty wyprawiasz? Co? Po prostu odejdź, a ja się tym zajmę. Biedactwo. Niech pomyślę. Złamany paznokieć, co? Rany, musimy to zakryć. Poproszę liść. Najpierw przykryję twój paznokieć liściem. I przytnij go do rozmiaru paznokcia. Oczywiście musimy to upiększyć różowym lakierem do paznokci. Brokat sprawia, że wszystko jest zabawne. Jak ci się podobają twoje nowe paznokcie? Różowe i błyszczące, tak jak lubię. Poruszaj opuszkami palców. Wow, wyglądają tak pięknie. Chcę zbudować wieżę z tych klocków.
Wow, Wednesday ma słuchawki na uszach, dlatego naprawdę czuję te taneczne ruchy. O, uderzyła w klocki dziewczyny. A jeden z nich skierował się prosto do jej gardła. Wednesday jest zbyt zajęta tańcem, by usłyszeć dziewczynkę. O nie! Pomocy! I ja! Wykonam manewr Heimlicha. Dalej, wypchnij to! Udało się. Jakie to nieodpowiedzialne, Wednesday. O rany, nie mogę uwierzyć, że połknęła ten ogromny klocek. Mam pomysł. Pokaż mi to etui na słuchawki. To się nada. Wleję czekoladę do środka foremki na słuchawki. Zamknąć i pozostawić do zastygnięcia. Potrząśnij, potrząśnij, potrząśnij. Spójrz, czekolada ma kształt słuchawek. Co więcej, można je zanurzyć w sosie czekoladowym, posypce truskawkowej i pudrze jagodowym. Spróbuj! Niem! Tyle smaków! Cieszę się, że ci się podoba. Wow, co za ogromny arbuz! Na miejscu Wednesday użyłabym noża, aby go rozciąć. Wolałabym użyć kolczastego kija i go rozwalić. Hadzia! Nigdy nie czułam się bardziej żywa. Powinnam odpocząć. Najpierw odłożę kij. Uważaj! Co? Au, au, au! Zraniłam się w tyłek! Odwróć się i pozwól mi zobaczyć. Kolce, czy ty właśnie usiadłaś na moim nietoperzu? No cóż, gigantyczny magnes je wyciągnie. Nie ruszaj się. Mnie też ciągnie! Co się dzieje? Przestań jej to robić! Po prostu odejdź. Wszystko w porządku? Niech pomyślę. Ojej, to wygląda boleśnie. Wiem, mogę użyć strzykawki. Nic nie poczujesz, kiedy go wyciągnę. Gotowa? Weź głęboki oddech, będę ciągnąć. Ojej, dzięki Bogu, że udało nam się to załatwić. Dzięki za uratowanie mnie, Barbie! O, ktoś będzie miał zły poranek. Dlaczego mam tyle pryszczy? Rozwalasz mi bębenki. Pryszcz. Tak, to jest satysfakcjonujące. Czas na eksperyment. Co ona teraz knuje? To moje szczury. Cóż, muszę tylko zebrać trochę ziemi z grobu. Wlej trochę do kolby, a teraz dodajemy trochę jadu węża. Wyrzuć z siebie wszystko, kolego. To powinno wystarczyć. Co to jest? Ostatni składnik. Krew. Nie powiem ci, skąd się wzięła. Mikstura jest już prawie gotowa. Przelejmy ją do urządzenia do robienia maseczek i dodajmy tabletkę mięty. Maseczka na twarz jest w trakcie produkcji. Mój eksperyment zbliża się wielkimi krokami. Wypróbuj ją. Jestem pewna, że ta maseczka sprawi, że pryszcze znikną. Trzeba tylko przez chwilę wyglądać jak Grinch. Zobaczmy. Pogorszyłeś sprawę! Ups. Co się stało z twoją twarzą? Zejdź mi z drogi. To boli! Daj mi chwilę. Zrobię lepszą pielęgnację skóry. Najpierw musimy rozbić jajko i wylać białko bez żółtka. Następnie dobrze, energicznie wstrząśnij. Teraz, gdy białko jajka zamieniło się w pianę, przelej je do butelki. Spójrz na nowe, fajne ciało Kena. Uważaj, Ken wyciśnie piankę, gdy ściśniemy jego ciało. Niech spadnie na wszystkie pryszcze. Dobry masaż twarzy, gdy jesteś przy tym. Już prawie skończyłyśmy. Przetrzyj teraz twarz i zobaczmy rezultat. Moja skóra jest taka gładka. Przed nami wspaniały poranek. Skacz, skacz, skacz! Ojej, jej brudne stopy wlamią łóżko. Przestań robić to, co robisz w tej chwili. Nie chcę, nie. Będę grała gdzie indziej. Och, daj spokój. Au! Dokąd się wybierasz? O, czy to wiertarka? Zrelaksuj się. To przerażające! Nie! Przestań uciekać. Wracaj tu. Pokaż mi te brudne stopy. Och, to nie działa. Wszystko w porządku? Ta lekarka goni mnie z wiertarką! Czyżby? Mamy mydło, które pachnie jak kwiaty i można z niego zrobić kwiatowy stempel. Stopy do góry. Spójrz, odcisnę piankę na twoich stopach. Jaki piękny kwiat, prawda? Dobra, teraz zamierzam zeskrobać brud. Kto potrzebuje peelingu do stóp, kiedy masz to?
Wszystko gotowe. Teraz możesz skakać do woli. Tak wysoko, jak tylko możesz. Jej, uwielbiam skakać! Potrzebuję toalety. Wow, czy to są M&M's? Jest ich tak dużo! Chcę się zanurzyć! Utknęła mi w nosie! Doktorze, pomóż mi! Usiądź, pokaż mi, co jest nie tak. Nie mogę oddychać! Mam na to rozwiązanie. Tutaj przymocuję taśmę ze sznurkiem. Następnie zaczepię drugi koniec sznurka na tej zabawce helikoptera. Kiedy ten helikopter leci, wyciąga M&M's z nosa. Czas lecieć. Ojej, to długi sznur M&M'sów. To naprawdę działa. Co się stało? Wrzeszczący dzieciak? Wednesday? Helikopter z glutami i M&M'sami? To nie wygląda bezpiecznie. Musisz znaleźć lepsze rozwiązanie. Niech pomyślę. O, czekaj. Mam pomysł. Możemy użyć tego irygatora do nosa. Przyklej go do jednego nozdrza, a wypchnie wszystkie M&M's z drugiego. Uff, jak dobrze znowu oddychać! Jesteś już bezpieczna. Tak się boję! Co? Światła zgaszone! Idź spać! Nienawidzę ciemności! Nie wiem, czy uda mi się zasnąć. Co to za hałas? Czy ona nie wie, że nie może zwiesić nogi z łóżka, bo inaczej przyjdzie potwór? Tam jest... O nie! Idzie po dziewczynkę! Pomóż mi! Tam jest potwór! Co to był za hałas? Co jest z tobą nie tak? Pod moim łóżkiem jest potwór! Potwór? Nie ma czegoś takiego jak potwory! Dobra, poczekaj! Przyprowadziłem ci towarzystwo! Chodź tutaj! Hej, co tam dziewczynko? Ten więzień wygląda jak gangster. Przeczytam ci kilka upiornych opowieści. O tak. Opowiem ci historię o gigantycznym potworze. Przerażasz mnie! Potwór powrócił i przyprowadził przyjaciela. Potwór! Wysiadaj! Tak się boję! Ja też! Chyba jednak więzień nie jest taki twardy. Co się dzieje? Dlaczego krzyczycie? Pod łóżkiem jest potwór! Jak pozbyć się potworów? A, wiem! Wezmę ten słoik. Dziękuję. Najpierw wsypię sodę oczyszczoną do słoika. Następnie dodaję olej roślinny i napełniam go prawie po brzegi. Teraz wlej trochę octu do osobnej miski. I dodaj zielony barwnik spożywczy. Mieszaj, mieszaj, mieszaj. Teraz przelej do słoika. Wygląda jak lawa, prawda? Teraz najlepsze. Umieść słoik na lampce i będzie to lampa lawowa. Wow, to lampa lawowa! Spójrz na te kolory! Kocham to! Udało się. Ciii, dziewczynka zasnęła. Co ty tu jeszcze robisz? Wracaj do swojej celi. Muszę lecieć, muszę zrobić kupę. Skoncentruj się. A, kupa się skończyła. O nie, spłuczka się zepsuła. Czerwony alarm. Toaleta jest zatkana. Kupa nie może zalać tego pokoju. Co się stało? Wow, co ty zrobiłaś? Nie możemy po prostu zamknąć pokrywy. Musimy ją zakleić. Nie, bezużyteczne. Co tu się dzieje? Przekonaj się sama. O mój Boże, wynoś się stąd. Ja się tym zajmę. Co robić? Sprawdźmy zbiornik. Tak jak myślałam, jest brudny i pełen śmieci. Dobrze, że mam bombę toaletową. Wystarczy ją wrzucić i obserwować, jak czyści zbiornik na wodę. Nie zapomnij spłukać. Żegnaj, gigantyczna, błyszcząca kupo. Nikt cię tu nie chce. Nie sądzę, żeby kupa zmieściła się w rurze. Chyba będę musiała użyć gołych rąk. Ohyda. Teraz trochę piany czyszczącej. Dobrze spryskaj środek, a następnie dodaj kilka tajemniczych kapsułek. Tajemnicze kapsułki?
co będzie następne? Oczywiście musimy włożyć trochę mydła. Dlaczego nie spróbujesz? To jest zabawa! Cukier, przyprawy i wszystko, co miłe! Tyle bąbelków. Na zdrowie! Dobra, teraz czas wymieszać wszystko razem. Spójrz, wykluły się tajemnicze kapsułki. Przepłuczmy je i dowiedzmy się, czym są. Pluszowe misie! Będę się nimi opiekować! Uwielbiam lizaki! Co? Tam jest mysz! Lizak zanurzył się w kupie. Co się stało? Mój lizak ma na sobie kupę! Uchyda! Masz ochotę na włochatego lizaka? Ręce do góry! Nie strzelaj! Zabierz dziecku tego lizaka! Zniknął! O nie, czy ona naprawdę zastrzeli złego policjanta? Co? Proszę, nie strzelaj! Mam dzieci! To tylko pistolet na lizaki! Mam cię! Nabrałam cię! Co? Wynoszę się stąd! Udało nam się! Podoba ci się nowy pistolet na lizaki? Tak, to takie zabawne! O, nie upuściłam go! Ale spójrz, pistolet ochronił mojego lizaka! Bang, bang, bang! O, mnie też masz! Nic dziwnego, że trudno znaleźć właściwy klucz. Wow, chcę te squishies! Dobra, czas zjeść lunch. Owsianka z dodatkami robactwa. Ale ja nie chcę tego jeść! Hej! Uważaj, jej palce są zmiażdżone. O kurde, niech pomyślę. O nie, to wygląda źle. Zakryjemy to rękawicą bokserską. Proszę bardzo, mistrzu. A? Co tu się dzieje? Trenuję, żeby zostać bokserem. Nie wierzę ci. Sama sprawdzę. O nie, jesteś ranna. Co ty zrobiłeś? Przepraszam, to była brama. Squishies? Są miękkie. Dobry policjant coś knuje. Przykleję squishies do krat więzienia. Jeden również nad zamkiem. Jest taki miękki. Jeszcze jeden tutaj. I proszę, squishies powstrzymają bramę przed całkowitym zamknięciem. Tyle squishies! To wbrew zasadom. Musimy zamknąć bramę. Za dużo mówisz. Może po prostu potrzebujesz przekąski. Dobra, oto twój zdrowy lunch. Lepiej zjedz jabłko. O-o, co się stało? Mój ząb się poluzował! O nie, chwileczkę. Wyciągnę to. No dalej, nie bój się. Nie ma mowy! Rozumiem, więc wyciągniemy to tym. Tak będzie łatwiej. Pomocy! Nie, nie, nie! Nie ruszaj się! Przestań, odejdź od niej. Po prostu odejdź i pozwól mi się tym zająć. Co powinnyśmy zrobić z zębem? Spróbuję go delikatnie wyciągnąć. Nie, to będzie bolało! Jak mogę szybko wyrwać jej ząb? O, wiem! Łuk i strzały? Owinę jeden koniec sznurka wokół strzały. Następnie owinę drugi koniec wokół luźnego zęba. Nie ma nic szybszego niż lecąca strzała. Trzeba się tylko upewnić, że cięciwa jest dobrze przymocowana do zęba. To powinno wystarczyć. Gotowa? Strzelaj! Udało się. Ząb wypadł. Chodź, Barbie, idziemy. O nie, upadła. Bip, bip. Przestań. Odjeżdża skuter. Oderwałeś głowę mojej Barbie. Wow. Co to było? Dlaczego dziewczynka płacze? Co to jest? Złamałeś głowę mojej lalce Barbie. Przestań płakać. Naprawię to. Spójrz, masz tu inną lalkę. Po prostu zdejmę głowę tej lalki i dam Barbie nowe ciało. Doskonale. To wygląda tak przerażająco. Co zrobiłeś tym razem? Nie lubi swojej nowej Barbie. Przerażające. Potrzebujemy nowego planu. Pikachu. To właśnie podsunęło mi pomysł. Przykro mi, Barbie, musimy cię ostrzec. Muszę obciąć ci wszystkie włosy. Teraz, gdy jest łysa, łatwiej będzie owinąć ciasto wokół jej głowy i ciała. Wygląda na to, że Barbie przekształca się w coś innego. Następnie spryskaj ciało żółtą farbą.
Później wypoleruj je szczotką. Daj mu urocze oczy, nos, radosny uśmiech i rumiane policzki. Założę się, że już go poznajesz po piorunującym ogonie i spiczastych uszach. To Pikachu! Wow, to Pikachu! Mój nowy przyjaciel! Uff, dobra robota! O nie, biedna dziewczynka jest chora. Ups, ten smarkacz jest w drodze. To jest pełne zarazków. Rękawiczki? Sprawdzone. Syrop na kaszel i okulary ochronne? Sprawdzone. Ochrona kompletna. Muszę się pospieszyć. Nie kaszl na mnie. Musisz wypić lekarstwo. Nie chcę lekarstwa. Tak właśnie jest. W takim razie umieszczę lek w strzykawce. Ta igła będzie bolała jeszcze bardziej. Nie, to takie przerażające. Przestań! O mój Boże, przestań. Mam lepszy pomysł. Kwaśny nocnik. Zamienię cukierki na syrop na kaszel. I dodam posypkę, żeby było zabawniej. Spójrz, możesz zanurzyć lizaka w truskawkowym cukierku. Spróbuj. To takie pyszne. Tak, wiedziałam, że ta sztuczka zadziała. Nie chcę jeść tej owsianki. Chce mi się pić. Przydałoby mi się trochę wody z kranu. Wygląda mi to bardziej na sos sojowy. Woda jest brudna. Nic nie przebije starego, dobrego sushi. Czy mogę mieć lepsze jedzenie i czystą wodę? Ale jestem głodny. Dobrze, daj mi owsiankę i picie. Zwinę owsiankę w kulkę sushi. Nogi Barbie jako pałeczki. Posiłek gotowy. Masz nawet sos sojowy. Zanurz się, jedz. Nie chcę tego. Powiedziałem, zjedz to. Nie. Nie marnuj jedzenia. Nie. Hej, czym próbujesz ją nakarmić? Daj mi to. Powiedziałam, dawaj. Cóż, szef kuchni musi spróbować własnego jedzenia. Jesteś gliną, nie kucharzem. Woda jest taka brudna. Co powinnam zrobić? Wiem. Nadszedł czas, aby trochę popracować. Zakrywam górną część butelki z wodą chusteczką i zabezpieczam ją elastyczną opaską. Odwróć ją do góry dnem i umieść w wazonie. Zbierz garść niebieskiego piasku i wsyp go do butelki. Potem dodam trochę kamieni i kolorowy żwir. Proszę, wygląda idealnie. Na koniec dodam brudną wodę. To natychmiastowy oczyszczacz wody. Teraz trzeba czekać. Zobaczmy, czy to działa. Spójrz, woda jest krystalicznie czysta. Teraz można bezpiecznie pić wodę. Wow! Dzięki. Niezła sztuczka. Jestem taka głodna. Wow, tam jest dużo grzybów. Zdecydowanie będę je jeść. Nie jestem pewna, czy te grzyby są bezpieczne. A kaktus? Ja też chcę zjeść kaktusa. Nie jedz tego. Czy mam kolec w języku? Pomocy! Gdzie jest przestępca? Co? Mój język! Chwileczkę, wyjmę to szczypcami. Nie! Co to jest? Nie zbliżaj się do tego dziecka. Po prostu idź. Biedactwo. To musi boleć. Nie martw się, mam apteczkę. Pompka. Użyję jej do wypompowania kolca. To nawet nie bolało! O, cieszę się, że zadziałało. Dziewczyny będą miały USG. Ja pierwsza, dam ci tyle pieniędzy. O, tak. Diamenty są twoje, tylko najpierw ja. Oczywiście, muszę wybrać diamenty. W takim razie te pieniądze są bezużyteczne. Dobra, zobaczmy, jak się ma twoje dziecko. Przyłożę ci teraz ten gadżet do brzucha. Co? Ekran zamarzł?
Gadżet też się zawiesił. Ups. Muszę to zdjąć. Prawie zamroziłaś mi rękę. Jak sprawić, by to zadziałało? Już wiem. Po prostu założę rękawiczki, aby chronić dłonie przed zimnem i użyję gorącej dmuchawy, aby wysuszyć lód. Ogrzewanie działa. Tam jest twoje dziecko. Cześć, mama. Moja lodowa księżniczka. Zrobimy bitwę na śnieżki. Złota! Strzał w dziesiątkę. Mam lód na twarzy. Dzięki za ręcznik. Czekaj, gotówka? Dobrze. Bogata dziewczyna jest następna. Najwyższy czas. Wow, będę taki bogaty. Okej, zacznijmy procedurę. Oto i ona. Mamusiu, spójrz, jak pływam. Moja mała rybka. Klepanie wodą to świetna zabawa. Dlaczego ciągle uderzają mnie w twarz? Ups, przepraszam. Ona uwielbia wodę. Co? Teraz ja. Masz tylko $1? Nie ma mowy. Ojej, dobra, zrobię ci USG. Nie musisz mnie gryźć. To mnie denerwuje. Twoje dziecko wygląda trochę przerażająco. O, mój cenny nietoperzu. Spójrz, mamusiu, mogę odgryźć lalce głowę. Ty będziesz następny, doktorko. Co? Uczyła się tylko od najlepszych. O nie, wypiłam za dużo krwi. Muszę się wysikać. Szybko. O nie, za dużo soku. Muszę iść siku. Cały ten lód ściska mi pęcherz. Czas do toalety. O, dziewczyny potrzebują toalety wszystkie naraz. Uspokójcie się, dziewczyny. Trzęsą ci się kolana. Potrzebujemy toalety. Dobra, pozwolę wam iść do toalety. Czekaj, jedna po drugiej. Czekaj. W porządku, tylko jedna osoba może korzystać z toalety naraz. Proszę. To wygląda bardziej jak śmietnik niż toaleta. Nie będę tam sikać. Ten gigantyczny diament jest twój, jeśli zabierzesz mnie do czystej toalety. Tędy droga, dama. Ładnie, wszystko jest niebieskie, a tu jest tak zimno. Dzięki, diament jest twój. W końcu... Dobrze jest odpuścić. Teraz ja dam ci $1000. Wow, tyle pieniędzy. Twoja toaleta jest tutaj. Dzięki. Wow, toaleta z motywem oceanu, z konikami morskimi i meduzami. Jakbym była pod powierzchnią morza. Ach, co za ulga. Oto toaleta. Chcę mieć czystą toaletę. Czysta toaleta? Musisz zapłacić. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zahipnotyzuję cię. Zaśniesz. Wciąż mam swoje umiejętności hipnozy. Wreszcie. Czy ta toaleta nie wygląda znajomo? Poważnie? Zrobiłeś na mnie kutę? Dostawa! To jest takie ciężkie. Wrócę po nią później. Co znajduje się wewnątrz pudełka? Czy to dla mnie? Ogromne pudło, opowiadasz? O mój Boże, to Olaf! Jestem tutaj, aby ujawnić płeć twojego dziecka. To chłopiec czy dziewczynka? Jestem taka podekscytowana. Dobrze, kochanie, muszę uformować ogromny podmuch lodu, aby przebić balon i przebić... Niebieski to chłopiec. Moja kolej. Zapłacę ci za ujawnienie mojej płci. Zobaczmy, ile to jest. 1 sekunda. Oto balon. Doskonale. Miło było robić z tobą interesy, bałwanie. Przebiję balon marzyczkami. Wylewa różowe kule wody. To dziewczynka. Będę miała księżniczkę. Nie mogę się doczekać spotkania z moją małą syrenką. Moja praca tutaj jest skończona. Nadszedł czas, aby wyjąć pudełko. Chwileczkę, nie zrobił jeszcze ujawnienia płci. Moja kolej. Proszę. Nie płacą mi za to wystarczająco dużo, ale w porządku. Najpierw odłożę pudełko na bok. Nadmucham dla ciebie balon. Chwileczkę, mam lepszy pomysł. Zamiast tego użyję mojego bąka. Powietrze to powietrze. Uff. Ta-da! Twój własny balon ujawniający płeć. Dziękuję, to jest właśnie w moim guście. Użyję ostrego gwoździa, aby go rozbić. Zabierz tego nietaperza z moich włosów!
Jestem atakowana! Odejdźcie, wstrętna niedoperze! Sio, sio! Co? Dziewczyno? Chciałam chłopca. Nadszedł czas, aby nasze ciężarne dziewczyny wzięły kąpiel. Czas na kąpiel, drogie panie, kto pierwszy? Ja jestem giga bogata, więc idę pierwsza. Ta droga wanna jest twoja. Ładnie. Czy to moja kolej? Nareszcie. Biedna dziewczyna. Ta kabina prysznicowa z motywem oceanu jest twoja. Moje ulubione morskie stworzenia na ścianie. Możesz już wyjść. Dobra, czas wyszorować mój brzuch do czysta. Auć! Ta gąbka jest taka szorstka, że aż boli. Czas wydać trochę grosza na lepszą gąbkę. Świetnie, umieszczę ten gadżet do szorowania na ścianie, żeby móc porządnie wyczyścić brzuch. O wiele lepiej. Mam zamiar wziąć kąpiel z bąbelkami za pomocą tego gadżetu. Sprawdź temperaturę wody. Auć, gorąco, gorąco, potrzebuję pomocy. Przyniosłem wiadro lodu. Ładnie, wlej wszystko do wanny. Wow, jest tak zimne, że zrobiła się mgła. Jej, chłód jest dokładnie taki, jak lubię. Dzięki, Olaf. Do zobaczenia później. W końcu lodowa kąpiel nadchodzę. O tak, uwielbiam tę mroźną temperaturę. Mogę nawet wyciągnąć nogi. Ta wanna jest idealna. Jeśli chodzi o ciebie, możesz wziąć kąpiel w tej wannie. Jak się tam zmieszczę? Ach, odejdź, daj mi trochę prywatności. Chyba będę musiała kucnąć, żeby się tu zmieścić. Ta gąbka jest taka szorstka. To twoja wanna? Kiepska kąpiel dla kiepskiej dziewczyny. Wkurzacie mnie. To jest to. O, wampirzyca nie ma dobrych zamiarów. Zobaczmy, kto będzie się teraz śmiał. Wypełnię jej prysznic czarnym barwnikiem spożywczym. O tak. Teraz odłożę słuchawkę prysznicową. Czas na płukanie. La 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 la. Co? Dlaczego woda jest brudna? Ojej, czy to butelka krwi? To tylko sztuczna krew. Te dziewczyny muszą nauczyć się dobrze bawić. Czas wlać sztuczną krew do wanny Elzy. Dobrze, że się zdrzemnęła. Teraz mam szansę dodać żelki do oczu. Zobaczmy, czy będzie w stanie ukryć swój strach. Wyciągnij mnie z tej krwistej wanny! Pomóż mi! Kto się teraz dobrze bawi w wannie? Pomóż mi, oficerze! Co się stało? Spójrz na moją stopę! Jest cała spuchnięta i łuszczy się. Ohyda. Nie mogę ci w tym pomóc. Proszę, dam ci ogromny diament, jeśli mi pomożesz. Diament? Wiesz co, myślę, że możemy coś zrobić z twoją stopą. Gadżet do szorowania stóp. Muszę tylko najpierw nałożyć piankę na włosie. A teraz zanurz stopę, wasza wysokość. Wow, to miłe uczucie. Jeszcze nie skończyliśmy. Musimy zetrzeć ten dodatkowy brud. Teraz wysusz je na ostrej macie do masażu. Teraz czuję się o wiele lepiej. Cóż, możesz stąd wyjść. Ten diament jest prawdziwy, prawda? Wow! Pieniądze dla ciebie. Czego chcesz? Pomóż mi pozbyć się rozstępów na brzuchu. Żaden problem, niech pomyślę. Aha, potrzebuję tego liścia aloesu. W końcu mam jedzenie. Gdzie jest moje jedzenie? Oddaj mi moje jedzenie! Nie ma lepszego sposobu na naturalność. Wlej żel z liści aloesu do słoika. Sprawdy było lepiej dzięki brokatowi. Syrenki uwielbiają błyszczące rzeczy. Teraz wymieszaj wszystko razem. Zanurz kilka palców. I posmaruj nimi wszystkie rozstępy. Obserwuj, jak dzieje się magia. Wow, moje rozstępy zniknęły. Jesteś geniuszem. Dzięki, oficerze. Mógłbym za nie kupić samochód. Co? Pomóż mi, ja też muszę oczyścić stopę. Jest spuchnięta i łuszczy się, widzisz? Przykro mi, nie zabawiam spłukanych ludzi. Jakie to niegrzeczne. Wiem, wałek do kłaczków może służyć jako obieraczka. Będę rolować nim po całej stopie, aż cała łuszcząca się skóra zniknie. Jak gładko.
Co? Gwóźdź? Tego też potrzebuję. Gwóźdź i młotek? Co ona kombinuje? Płytka do paznokci, do masażu stóp. Teraz to jest relaksujące. Boli mnie brzuch. Co się dzieje? O nie, odeszły mi wody. Będę rodzić. O nie, ja też czuję coś w brzuchu. Odeszły mi wody. Zaraz zemdleję. Te dwie oszalały. O kurde, ja też. Mi też odeszły wody. To jest na całej podłodze. O nie, ja też chyba zemdleję. Trzy ciężarne kobiety są gotowe do porodu, ale jest tylko jeden lekarz. Idę, idę. Jestem. Kto powinien rodzić pierwszy? Ja zapłacę ci dużo. Nie, ja dam ci całą walizkę pieniędzy. Cóż, nie mogę odmówić. Dobra, połóż się i zacznij przeć. Przyj, przyj. Twój synek już jest. Wow, jest mu zimno. Mój mały lodowy książę. Cutie, cutie boo. Zabroził mi palec. Chyba nie dostaniemy żadnych ciepłych pozdrowień. Moja kolej, szybko. Już idę. Najpierw daj mi pieniądze. Dobra, idziemy. Pchaj, pchaj, pchaj. Próbuję z całej siły. Widzę płetwy. Wow, masz drgającą rybkę. Au, au, au. Twoje dziecko właśnie mnie uderzyło. Moje dziecko, pachniesz jak ocean. Pomóż mi. Jestem tutaj. Zobaczmy. Nietoperze wychodzą. Co do... Ohyda. Pchaj. Pcham. To boli. Mam ją. Czy to kły? Ugryzła mnie. Czyż nie jesteś bystrą dziewczynką? Moja szyja. Chyba straciłem za dużo krwi. Wygląda na to, że lekarz nie poradził sobie z całym tym chaosem. Przynajmniej mamy są wreszcie ze swoimi dziećmi. Najgorszą rzeczą, jaka może się zdarzyć, jest uderzenie brzuchem w narożnik. Auć, pomóż mi! Mamo, uderzyłaś mnie w głowę! To boli! Słyszę nagły wypadek. O nie, kobieta w ciąży płacze. To nie może być dobre. Uderzyłam się w brzuch na tym ostrym zakręcie. To niebezpieczne. Mogę ci pomóc, ale będę potrzebował zapłaty. Co powiesz na duży, błyszczący diament? Ouch! Upuściłaś go na mój palec. Zaraz wracam. Co to jest? Osłony narożników. Nakłada się je na każdy ostry narożnik mebli. Wow, już nie boli, gdy się w nią uderzam. A co ze mną? Martwię się o ostre rogi wokół mojej przestrzeni. Diament? Przyjdź po te pieniądze i pomóż mi. Z pewnością nie mogę odmówić. Wow, to dużo gotówki. Nie martw się, to co mam dla ciebie jest zdecydowanie warte swojej ceny. Popit o tematyce oceanicznej. Flądra idzie na biurko, a pan żółw na łóżko. Dziękuję, panie władzo. Czuję się teraz bezpieczna. Jest mi tak niewygodnie. Auć! Pokrywa właśnie zamknęła się na mojej głowie. Dostanę przez to paskudnego guza. Co? Co to za ukryte pudełko? Wow, tyle fajnych rzeczy. Kawałki makaronu basenowego i folia bąbelkowa? Tak. Zamierzam owinąć całą trumnę folią bąbelkową i umieścić makaron basenowy na krawędziach. Założę się, że teraz już nie będę miała guzów. Takie wygodne.